burmistrzowie, wysoka rado, szanowni goście. Tutaj chyba większa część z radnych otrzymała ode mnie projekt rezolucji, który wypracowaliśmy wspólnie w ramach klubu lokalnej platformy. I chodzi o to, że zachęcam tu Państwa, żeby dzisiaj przyjąć taką rezolucję. Ja w paru słowach wytłumaczę, o co chodzi. Chodzi o tak zwane jadłowe, czyli opłatę wnoszoną, podatek wnoszony przez bogatsze województwa na potrzeb województw biedniejszych. Dochód z regionu miejscowego w gminie Dąbra wynosi około 9 milionów złotych, jak się też pan burmistrz poprawia, ale to też w granicach 9 milionów, o których wspominał. Jest złożony w Sejmie wniosek obywatelski o zmianie tej ustawy. W wniosku jest głównie powiedziane o tym, iż będzie się zmieniać zmniejszenie tego podatku 20%. Będzie też zmiana zasad rozdzielania w taki sposób, że te środki w momencie, kiedy będą trafiały do gminy, będą już z góry stwierdzone, zadedykowane, gdzie one mają trafić. Nie będzie, tak bym tłumaczył, nie będzie dobrowolności wydawania tych środków. Jest jeszcze tam zasada innego naliczania, ale to będzie odnosiło się do mieszkańców Warszawy w inny sposób. Ten projekt tej ustawy jest generalnie sprzeczny z zasadą społecznego solidaryzmu. Wiem to od pana burmistrza, który wczoraj to powiedział, że na poprzednim zarządzie Związku Miast Polskich zarząd nie podjął pozytywnej opinii w sprawie tej ustawy. Być może na kolejnym przyjmie nawet negatywną, tak jak wspomniał pan burmistrz też. Przyjął negatywną, przepraszam bardzo. Inne korporacje samorządowe też najprawdopodobniej przyjmą negatywną opinię. Jak robią inne gminy w klubie, znaczy w stowarzyszeniu zwykłym, w którym uczestniczy Stowarzyszenie Młodych Radnych Platformy Obywatelskiej, jest taka tendencja, że gminy przyjmują tą rezolucję. No, czy jakimś będziemy silnym czynnikiem nacisku, nie wiem, no, ale na pewno jeżeli takich rezolucji trafi do pani marszałek Tomasz, a za jej pośrednictwem do wszystkich posłów, duża ilość, jest szansa, że te gałąź sieciowe będzie wstrzymane. Dlatego bym zachęcał serdecznie do podjęcia takowej rezolucji. Ja sądzę, że tego typu rezolucja, nawet jeśli pomoże, to na pewno nie zaszkodzi. Więcej tego typu głosów, tym lepiej. Ja potwierdzę to, co wczoraj mówiłem, że około 9 milionów, około 7,5 miliona to jest subwencja wyrównawcza, a 1,5 miliona mniej więcej to jest subwencja równoważąca. Razem to stanowi 9 milionów złotych naszych dochodów bieżących, co wynosi około 15% dochodów bieżących, więc to jest na tyle znacząca pozycja w przypadku takiej gminy jak Gołda, że każdy z nich na Janosikowe jest, że tak wyrażę, czymś, na co szczególną uwagę trzeba zwrócić. Ja potwierdzam, że na inicjatywy na ostatnim posiedzeniu Zarządu Związku Miast Polskich w Poznaniu podjęliśmy negatywną decyzję, negatywną opinię wobec tego projektu obywatelskiego, który narusza wszelkie zasady, tak jak to radny przedstawił udział solidaryzmu i narusza, powiedzmy, ducha tej zasady Janosikowego, bo uwaga dla Państwa, którzy z tyłu słuchają, co to jest to Janosikowe. Janosikowe to jest suma, którą zbiera się od najbogatszych gmin, które mają dochody, że tak wyrażę, dane przez Pana Boga i natury. Na przykład Polkowice mają miedzi, zbierają ogromne pieniądze z tytułu kopalni miedzi, prawda? My tego nie mamy. Na przykład, nie wiem, no, jest taka gmina Kleszczew koło Bełchatowa, która jest najbogatszą gminą w Polsce i ona zbiera ogromnie nieuzasadnione pieniądze z tego tytułu, że tam jest kopalnia w Bełchatowie i elektrownia jeszcze do tego, kopalnia węgla brunatnego i ogromne pieniądze. Jest taka zasada, że część tej nadwyżki nieuzasadnionej jest dystrybuowana do tych gmin, które tych bogactw
naturalnych, czy tego typu tradycji nie mają. A dlaczego ta zasada jest przyjęta? Dlatego, że jest pewien standard usług. To znaczy, jak obywatel przychodzi do urzędu, czy w Kleszczewie, czy w Polkowicach, czy w Brudaki, to musi być obsłużony przez urzędnika, czyli urzędnik kosztuje, standard kosztuje i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy, jest pewien standard, pewne pensum, które wobec obywatela każda gmina ma obowiązek zastosować. Stąd ta zasada wyrównywania szans. Te gminy wyjątkowo bogate, część z tych swoich dochodów przeznaczają na wyjątkowo biedne gminy. Tam jest jeszcze jedna zasada, tam dotyczy to również zwiększonych subwencji, tak jak w przypadku takich gmin jak my mamy 55 osób na kilometr kwadratowy zatrudnienia, podczas gdy średnia w Polsce jest 150. Także dodatkowe tam elementy, walki wchodzą i tak dalej. Więc wtedy projekt obywatelski, dlaczego się zrodził? Ja w pewnym sensie usprawiedliwiam jego autorów, ponieważ dochodzi do zupełnie powiązanej sytuacji. I on się, tak jak rodził się na Mazowszu, ponieważ Mazowsze jest takim regionem, który jest najbogatszym regionem w Polsce. Przed naliczeniem janosikowego oni mają najwyższy przeciętny dochód na mieszkańca. Po odliczeniu janosikowego mają niższy dochód niż na przykład województwo świętokrzyskie, które otrzymuje janosikowe. Czyli to jest jakaś, nie wiem, no paranoja. Ci, którzy wyrównują tym biedniejszym, w efekcie tego wyrównywania są biedniejsi niż ci, dla których jest to przeznaczone. Więc Mazowszy ma częściowo rację. Natomiast my nie możemy sobie pozwolić na to, że, żeby nam zabrano chociażby złotówkę z tego janosikowego. Jeśli budżet państwa zrekompensuje Mazowszu, czy tego, czy Polkowicom, czy tego typu gminom, czy regionom, ich straty słusznie uzasadnione, to na Bóg, ale na pewno nie kosztem Gołdapi, na pewno nie kosztem Giżycka czy Suwał, które otrzymują subwencję wyrównawczą. Ja jestem przekonany, że ten projekt obywatelski nie uzyska poparcia większości parlamentarnej, bo zanim, jeśli chodzi o korporacje samorządowe, głosuje tylko Unia Metropolii Polskich, czyli Gdańsk, Warszawa, Kraków i tak dalej, i tak dalej. Unia Metropolii, Związek Miast Polskich jest zdecydowanie przeciwny. Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej jest zdecydowanie przeciwny. Związek Powiatów Polskich jest zdecydowanie przeciwny. Unia Miasteczek Polskich jest zdecydowanie przeciwna. Nie sądzę, że rząd albo parlament poszedł w konfrontację z tak silną reprezentacją polityczną, jaką stanowią korporacje samorządowe. Ale taka rezolucja nie zaszkodzi. Jeśli jest grupa radnych, która przygotowała, ja nie znam akurat tej rezolucji, i ona ma jakiś formalny sens, to uważam, że im więcej gmin wyśle do parlamentu czy do rządu tego typu rezolucje w formie protestu, tym rząd będzie miał silniejszy argument, żeby temu niemądremu projektowi się przeciwstawić. Także z punktu widzenia burmistrza Kubraki uważam, że tego typu rezolucja jest potrzebna i zasadna.